Ewangelia dzisiejsza znana jest jako Ewangelia o opatrzności boskiej. Nie troszczcie się, mówi Pan Jezus, o życie wasze, co byście jedli, ani o ciało wasze, czym byście się odziewali, bo patrzcie na ptaki niebieskie, nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Jeśli trawą polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak się opiekuje, tak ją przyodziewa, że ani Salomon we wszystkiej chwale swej nie był odziany jak jedna z nich, jakoż daleko więcej wami się opiekuje, ludzie małej wiary. Nie troszczcie się więc o pokarm, napój lub przyodziewek, bo tego wszystkiego poganie pilnie szukają. Te słowa nauki Chrystusa Pana mają dla nas, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bardzo głębokie znaczenie. Jeśli Pan Jezus mówi, byśmy się nie troszczyli o to, co byśmy jedli lub pili, lub czym byśmy się przyodziali, to ma na myśli tych wszystkich, którzy w trosce o dobra doczesne tak się pogrążyli, tak do nich przywiązali swe serca, że zapomnieli o Bogu i duszy nieśmiertelnej. Tych to nazywa Pan Jezus poganami. A takich pogan nowoczesnych niestety dziś tak wiele na świecie. Zbytnia troska o sprawy doczesne, zbytnie przywiązanie do świata to choroba czasów dzisiejszych, a choroba groźna i niebezpieczna, bo na nią miliony umierają dla Boga i zbawienia. Nazywamy ją materializmem, a ma ona swe źródło w pożądliwości oczu, czyli chciwości. Złota, przeklęty głód to straszna gorączka, która trawi dzisiejsze społeczeństwa i narody. Dusza ludzka zakażona jest potrójną pożądliwością, lecz nigdy jej fale cuchnące nie wzbijały się tak wysoko i nie zalewały tak świata całego jak po dziś dzień. Przypominają nam się chyba czasy przedpotopowe, kiedy to ciałem stał się rodzaj ludzki, a Bóg zlał zlewy potopu i wytracił całą ludzkość. Potrójna pożądliwość taki wpływ wywiera na świat, że mówi święty Jan. Wszystko, co jest na świecie, to jest pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota, która nie jest z Ojca, ale ze świata. Między pożądliwościami wymienia święty Paweł na pierwszym miejscu chciwość, czyli nieuporządkowane pragnienie dóbr doczesnych. Albowiem korzeń wszego złego, jak pisze do Tymoteusza, jest chciwość, której niektórzy pragnąc pobłądzili od wiary i uwikłali się w wiele boleści. Pieniądz, bogactwo to po dziś dzień jedyne pragnienie, oto powszechna troska dzieci tego świata. Dla pieniędzy gotowi wszystko poświęcić, Boga i duszę, niebo i zbawienie. Nie pomnij, co mówi Pan Jezus, cóż pomoże człowiekowi, jeśli by wszystek świat zyskał, a na duszy swej szkodę podjął? Bogactwo samo w sobie nie jest złe, jak ubóstwo samo w sobie nie jest dobre. Kto by sądził, że wszyscy bogaci znajdują się na szerokiej drodze wiodącej na potępienie, a wszyscy ubodzy znajdują się na wysokiej ścieżynie wiodącej do nieba, ten myliłby się bardzo. Tak bogactwo, jak ubóstwo to dary Boże, które tych, którzy dobrze je użytkują, prowadzą do nieba. Nie tym, którzy są ubodzy w dobra doczesne, przyobiecał Pan Jezus niebo, ale tym, którzy zadowoleni są z tego, co mają. Którzy będąc ubodzy, dziękują za to, co im dał Bóg, a nie pożądają bogactwa, nie zazdroszczą bogatym, nie złorzeczą, lecz błogosławią. Tych to nazywa Chrystus Pan ubogimi w duchu. O nich to mówi, błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Ci są, o których mówi święty Paweł, którzy używają świata tego, jakoby nie używali. Bogactwo to dar Boży, a kto go używa wedle woli Bożej, kto je przeznacza na chwałę Bożą i na pożytek bliźnich i ku zbawieniu swej duszy, ten po trzykroć będzie błogosławiony. Szczęśliwy bogacz, który jest znaleziony bez zmazy i który za złotem nie biegał, ani nie ufał w pieniądzach i skarbach. Któż jest taki? A będziemy go chwalić, albowiem uczynił dziwy w życiu swoim. Kto jest w tym doświadczony, a jest doskonały, będzie miał chwałę wieczną. Który mógł zgrzeszyć, a nie zgrzeszył, źle czynić, a nie czynił. Przetoż utwierdzone są dobra jego w Panu, a jałmużny jego będzie wysławiało całe zgromadzenie świętych. Lecz takich niestety mało rodzi ziemia. Bogactwo, aczkolwiek może być źródłem zbawienia i błogosławieństwa Bożego, niestety tak często staje się źródłem nieszczęścia tak doczesnego, jak wiecznego. Bogactwo to ma do siebie, że oddala od Boga, a przywiązuje do stworzenia. Bogaty łatwo zapomina o Bogu, a zwraca swe serce ku złotu i sprawom doczesnym. Bogactwo to źródło wszego złego. Rodzi chciwość i zazdrość. Wyniszcza miłość bliźniego w duszy. Rodzi nienawiść i nieuczciwość. Rozrywa wszystkie więzy miłości, które człowieka łączą z człowiekiem. Niszczy życie rodzinne, społeczne i narodowe. Gdy się mnoży, rodzi się obawa przed jego utratą. Tak traci człowiek największe szczęście, to jest spokój. Żądza zdobycia bogactw i zachowania ich, mówi święty Augustyn, to jad, który zatruwa miłość ku Bogu i ku bliźnim. Pozyskanie bogactwa to troska, jego posiadanie to lęk, jego utrata to nieszczęście, mówi święty Bernard. Bogactwo rodzi najgorsze namiętności w człowieku i podsyca je,
bo daje człowiekowi środki do zaspokajania najniższych namiętności, a przez to rzuca go w największe niebezpieczeństwo – utraty zbawienia. I oto ze względu na niebezpieczeństwo, w którym znajdują się ci, co kochają bogactwo, mówi Pan Jezus, że bogatemu trudno będzie się zbawić. Zaprawdę powiadam wam, iż bogaty trudno wejdzie do Królestwa Niebieskiego i zasię powiadam wam. Łatwiej jest wielbłądowi przez dziurę igielną przejść, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Szczególnej więc łaski Bożej potrzeba i szczególnego trudu, by bogaty zbawił swą duszę. Te słowa Pana Jezusa mają szczególne znaczenie w czasach obecnych, w których ponęta bogactw większa jest niż kiedykolwiek. Stwórca wszechrzeczy nie zajmuje dziś na świecie stanowiska, które się jemu należy. Poza małą garstką wybranych nie jest jedynym celem i pragnieniem ludzkości. Od wielu odepchnięty, wzgardzony i zapomniany zszedł Bóg na drugi plan życia ludzkości. A na pierwszy plan wysunął się Bożek Złota, który jest dawcą uciech i używania żywota. Rządza bogactw opanowała ludzkość i opinię świata. Kto bogaty uchodzi za szczęśliwca? Bogactwo stało się miernikiem wartości człowieka. Bogatym hołduje świat, bogatych wielbi i czci. Kto bogaty, ten w oczach świata i mądry. Stąd rośnie rządza bogactwa i przybiera we wszystkich warstwach społeczeństwa zastraszające rozmiary. Opanowuje życie i losy całego świata. Całą ludzkość jest jakoby w przededniu ogólnego obłędu. Bogactwa za wszelką cenę pragnie jednostka. Pragną rodziny, społeczeństwa, narody i państwa. Nie pamięta ludzkość, że bogactwo wiedzie do upadku moralnego jednostki, rodziny i narody. Gdzie skarb twój? Tam serce twoje. Człowiek staje się dzieckiem swego otoczenia. Pragnienia i przedmioty ukochania zabarwiają duszę swoim blaskiem, lecz kalają ją również swoim błotem. Kto serce swe karmi doczesnością, tego dusza musi się odwrócić od rzeczy wyższych, szlachetnych, od Boga. Dusza człowieka przywiązanego do bogactw tonie w prochu ziemi. Powołana do śmiałych lotów ku niebu kala się i karmi błotem ziemi. A w ślad za zanikiem kultury religijnej idzie zanik kultury doczesnej. Wykształcenie, nauka idą na drugi plan, bo cóż one warte wobec złota, które na wszystko zastępuje, uzupełnia. Religia, wiara, dusza, nawet sam Bóg, słowem wszystko, co człowiekowi powinno być drogie, staje się zbyteczne, niepotrzebne wobec blasku złota. Tak mówią dzieci tego świata. Taka ich psychoza, taki smutny ich stan duchowy, kto służy mamonie i kłania się złotemu cielcowi, ten nawet nie ma czasu służyć Bogu i kłaniać się swemu Stwórcy. Teraz dochodzimy do zrozumienia tego dziwnego, a tak smutnego stanu duszy dzieci tego świata, którzy bez zawstydzenia się mówią, że nie mają czasu pójść na mszę świętą, do spowiedzi świętej, nie mają czasu mówić pacierza. Pochłonęła ich troska o dobra doczesne, robią majątek, do niego przywiązali swe serce, zapomnieli o Bogu i wieczności. Patrzcie, jak spełniają się na nich słowa Chrystusa Pana, który mówi, żaden nie może dwóm Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo przy jednym stać będzie, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Kto służy mamonie, służy temu, który w przewrotności swej nazwał się Panem Świata, szatanowi. Kto mamonie służy, mówi święty Augustyn, idzie w jarzmo surowego i złośliwego Pana i chociaż go nie kocha, służy mu. Rządza bogactw to upadek rodzin. Korzystny jest dobrobyt rodzin, o ile służy ku wychowaniu młodego pokolenia w służbie Bożej, w świętej wstrzemięźliwości, pracowitości i uczciwości. Lecz biada rodzicom, którzy w pogoni za bogactwami zapominają o Bogu, nie dla Boga wychowują swe dzieci, bo wtedy rządza złota opanuje młode serca, a przywiązawszy się do mamony i ceniąc ją jako jedyną wartość w życiu, na bogactwach oprą swą przyszłość. Lenistwo zajmie miejsce pracowitości, przebiegłość uczciwości i pracy, chęć używania przeniosą ponad twardy trud żłobienia sobie własnego łożyska życia. Miękkość i zniewieściałość opanują charakter. Celem życia będzie nie praca, lecz nadzieja spadku po bogatych rodzicach, a majątek kiedyś odziedziczony stanie się mieczem obosiecznym w ręku szaleńca, narzędziem zniszczenia życia doczesnego i wiecznego. Zanim podzielili majątek odziedziczony po ojcach, już ich majątek podzielił i poróżnił między sobą i stanie się, że wczoraj płakali nad trumną ojca, jutro go będą przeklinać. Dobry jest majątek jako dodatek do życia, gdy celem życia jest Bóg i wiara święta, lecz majątek bez Boga zgubą jest rodzin, narodów i państw. Bo narody z rodzin się składają, jakie rodziny, takie będą narody i państwa. Słuszny jest dobrobyt narodu i konieczny do jego istnienia i rozwoju, lecz dłużej oprze się wichrom czasu naród ubogi, który opiera życie swe na Bogu i wierze, jak naród bogaty bez Boga i bez wiary. Dobrobyt w życiu państwa wielką odgrywa rolę, lecz on nie zastąpi ni nauki, ni wiedzy, nie stworzy stałych podstaw bytu.
Gdy troski o interesy pochłoną całkowicie wasze myśli, pisze pogański poeta Horacy, a zaliż myślicie, że młodzież wasza będzie pisała wiersze godne przekazania potomności, gdy dzieci wasze będą zmuszone dzień w dzień obliczać procenty i dopisywać je do kapitału, a zaliż myślicie, że będą się ćwiczyć w sztukach pięknych? Tak w czasie rozkwitu narodu rzymskiego przewidywał poeta jego upadek i nie omylił się. Bogactwo zniszczyło uczciwość, pracowitość, wstrzemięźliwość w narodzie, a za tym poszedł upadek sił i ducha. Rządza bogactwa jego wszechładnego panowania to robak, który żyje w kwiecie narodów i państw, zarodek pewnego upadku, który nie da się uchylić jak tylko powrotem do życia chrześcijańskiego i chrześcijańskich społecznych urządzeń, jak pisze wielki papież Leon XIII w sławnej encyklice Rerum Novarum. Bo spraw tego świata nikt należycie nie zrozumie i nikt ich się nie nauczy, należycie cenić jak tylko ten, który serce se zwróci ku życiu pozagrobowemu, ku wieczności, ku Bogu. Ceńmy sobie dobrobyt w narodzie. Szukajmy go w pracy i uczciwości, rzetelności i sprawiedliwości. Lecz celem narodu niech będzie Bóg, Jego święte prawa i święte nakazy, Jego święta nauka i święta wola. Szukajmy naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości, a wszystko będzie nam przydane. Bądźmy wszyscy ubodzy duchem. Czy posiadamy dobra doczesne, czy ich nie posiadamy, nie przywiązujmy do nich serc. Gdy ich nie posiadamy, nie pragnijmy ich jak zbawienia, a gdy je posiadamy, bądźmy jakbyśmy ich nie mieli dla siebie, lecz jakobyśmy je posiadali dla Boga i bliźnich. Niech bogaty dąży do tego, mówi święty Franciszek, by to, co ma, posiadał bez nieuporządkowanego przywiązania, by nad tym, co ma, panował, by dobra doczesne nie panowały nad nim, lecz by on panował nad nimi. Bogactwo, mówi święty Franciszek, to trucizna, która od czasu do czasu pożytecznym nawet lekarstwem być może. Inną jest rzeczą posiadać truciznę, a inną jej nadużywać. Jak aptekarz posiada truciznę zamkniętą, a gdy potrzeba używa jej jako lekarstwa, tak ty posiadaj bogactwo w swym domu, w kieszeni, lecz nie w sercu. Tak posiadając bogactwa będziemy ubodzy duchem i spełnią się na nas słowa Pana Jezusa. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Amen.